Według naszych wyliczeń, które prezentujemy w raporcie, dzisiejszy całkowity koszt użytkowania samochodu spalinowego versus samochód elektryczny zrównuje się przy rocznym przebiegu około 50 000 kilometrów. To dużo i niewiele jest osób, które takie dystanse rocznie pokonują. Eksploatacja jest dużo tańsza niż w przypadku samochodu spalinowego, bo rozumiem, że porównujemy. Musimy pamiętać, że samochód elektryczny jest dużo prostszy, jeżeli chodzi o budowę, niż samochód spalinowy. Ja bym przyrównał go do wiertarki. Wymyślę sobie, wiertarka jest bardzo prostym urządzeniem elektrycznym. Gdybyśmy mieli 4 wiertarki przyłączone do 4 różnych kół, już mamy samochód elektryczny. Na opłacalność użytkowania samochodu elektrycznego wpływa koszt energii, która jest w tym wypadku paliwem. Jesteśmy w okresie przejściowym, gdzie większość dostępnych publicznie ładowarek średniej szybkości, gdzie w 2-3 godziny można naładować w pełni baterię przeciętnego samochodu. Dzisiaj jeszcze ta energia jest dostępna za darmo. Realnym problemem dzisiaj, jeżeli chodzi o samochody elektryczne, to jest problem infrastruktury i technologii. Wiele krajów wspiera budowanie infrastruktury, bo rzeczywiście jeżeli ja jako użytkownik samochodu elektrycznego bym wyjechał w trasę, to bym oczekiwał, że przynajmniej co 50 km będę miał stację, że mogę naładować swój samochód. Dzisiaj w Polsce tego nie ma, ale są takie kraje jak Norwegia, gdzie już to jest dostępne.